Dobry wieczór Państwu. I kończymy tą piekielną triadę pod tytułem Lampa Budowlana. Proszę bardzo, to już jest koniec. Tak, to zbudowałem. No więc przejdźmy do detali. Od góry. Mamy tutaj haczyk, prawda? Możemy sobie gdzieś zawiesić tą lampę. Tu jest uchwyt, prawda? Możemy przenieść tą lampę. Tu mamy samo sobie lampę. No i dalej idziemy. Aha, w jaki sposób zamocowałem lampę? Też śruba do drewna. Nawierciłem, dałem mnóstwo podkładek. No, dwie podkładki konkretnie. I lecimy dalej. Przewód mogłem go skrócić, ale nie skróciłem. Tutaj dałem skobel, proszę Państwa. Można go kupić wszędzie w tak zwanym w typie żelaznym sklepie. Z takimi różnymi śrubami i tak dalej. Więc nawierciłem tutaj dwa otwory i wbiłem go po prostu delikatnie, oczywiście, żeby nie zgnieść przewodu, a żeby trzymał. Dalej jedziemy. Tutaj, o, następny skobel, prawda? No, mogłem skrócić, kurczę, ten kabel, żeby ładnie było, a teraz nie jest ładnie. To może, jeżeli w pracy po prostu się okaże, że ktoś zaczepił o to, no to to będzie kicha i trzeba będzie to poprawić. Tutaj wchodzi mój przewód. Tutaj zrobiłem po prostu z czego? Tada, o, no, trochę tworzywa, to nie jest HDPE chyba, ale coś podobnego, po prostu takie tworzywko, gwoździki, uszczelniłem to wszystko i w środku mamy kosteczkę oldschoolową. Bonus video na temat środka, tego czegoś, co jest w środku, będzie na końcu odcinka. Trochę z elektryki. No więc lecimy dalej. Aha, bo to jest łączenie generalnie przewodu z lampy, bo no bo tak kupujesz po prostu akurat tą lampę, że jest przewód, wychodzi z lampy, dosyć długi, ciekawe. No i dalej wychodzimy już, sorki za łapki, ale Hammerite czarny, młotkowany, młotkowy. No i ten, i wychodzimy przewodem. Dalej już na krótko, nie bawiłem się w łączniki i zakończony przewód takim oto, taką oto wtyczką. Tu jest uchem, żeby można było jeszcze w razie deszczu po prostu łączenie przedłużacza i włącznika, czy tego, tej wtyczki do lampy zawiesić gdzieś, nie wiem, gdzieś po prostu ponad ziemią. Niefortunny nieco wybór przewodu tutaj, to jest 3 razy 1,5 mm kwadrat dla niektórych skrupulatnych i ten, i to jest kabel tak zwany, czyli no kabel, czyli nie przewód, tylko kabel, czyli do ziemi przewód po prostu do ziemi odporny na warunki atmosferyczne. No i on nie jest taki elastyczny, fajny, bo jest na drucie, w środku jest drut miedziany, a nie linka, czyli po prostu zrobiona z wielu, wielu małych drucików. Kurczę, focus. No, z małych drucików miedzianych. No i co my tu mamy jeszcze? Co my tu mamy jeszcze? No nic dodać, nic ująć. Pokazywałem Wam, jak to świeci w nocy. Jednak 4000 kelwinów to neutralne światło. Trochę pod żółć wpadające. Wolałbym jednak zimne. To chyba 6000 by było. Jak to świeci? No kurczę, no szału nie ma, nie? 50 W, a tak... No szału nie ma, no nie robi na mnie, nie robi to wrażenia na mnie, kurczę, wielkiego. 200 W by robiło, ale wtedy ta lampa byłaby 4 razy większa, więc to jest porażka, nie? Feature z tej lampy, no to, prawda, ciężka podstawa, więc się nie rozwala. Wada tej lampy to jest to, że jeżeli, sorry, w ogóle jest brudna, bo ona już była w boju, już była raz użyta, no i polakierowałem to
i jest git. No ale chodzi o to, że jeżeli trącicie tą lampę podczas używania, no to ona leci, prawda? No mocno trącicie po prostu, no coś się stanie albo za przewód zaczepicie. No wszystko na budowie generalnie może się zdarzyć. No to ta lampa nie ma żadnej osłony, prawda? Tutaj ona leci po prostu sobie w beton albo w cokolwiek innego, po prostu pach! Z tą moją lampką no nie ma problemu, no bo ona ma taką deskę, która chroni mniej więcej, ale już nieraz się obijało, obijały się o ziemię właśnie same lampy i nadal to działa, o dziwo. Dobrze, no to jeszcze na koniec będzie bonus video, łapeczki w górę, dzwoneczki i tak dalej, bardzo proszę i kurczę, miłego wieczoru. No, jeszcze nie wiem, czy to będzie zakryte, więc pokazuję Wam, mili Państwo, jak to będzie rozwiązane podłączenie do... wtyczki po prostu. Będzie na krótko, po prostu włączam do przedłużacza wtyczkę i lampa świeci, tak? Tutaj mamy... oldschoolową kostkę, dlatego że tu akurat tak wchodzi i tak wchodzi, i tak mi to pasuje. Na własne ryzyko daję do drewna, robię puszkę z drewna po prostu. Pamiętajcie, że drewno ostrugane, bez żadnych takich włosków, włókien i tak dalej, jest o wiele mniej łatwopalne, więc pamiętajcie strugać drewno i tak dalej. Ja jeszcze tutaj podrobię i wiem, że będzie dobrze. Oczywiście tutaj, jeżeli macie zaciski, dokręcajcie je bardzo, bardzo mocno, tak? To nie może się ruszać, nie może być żadnego ruchu na przewodach i tak dalej. No bo ruch na przewodach oznacza jakieś wzrost temperatury, ewentualnie iskry palą drewno i gotowy pożar. Z elektryką nie ma żartów. Jeszcze tutaj legendarny phaser mamy, to jest detektor taki do pola elektromagnetycznego. On to jest stary, dlatego go używam do zarabiania tego typu kostek albo jakichś mniejszych rzeczy, po to, żeby, no bo nie używam swojego takiego dobrego po prostu do tego. I on oczywiście, obróbka maszynowa jest bardzo słaba, tego śrubokręcika, a właściwie ten śrubokręcik próbówkowy pasuje do takich rzeczy. Jeżeli nie pasuje, nie ma problemu. Wdzięczny temat, żeby po prostu sobie na kamieniu zrobić ładny grot, nie wiem, no, wkrętach po prostu, który będzie ładnie wkręcał. No i normalnie to się używa, to są czasy Etrusków, normalnie to się używa teraz wago, prawda, i tak dalej. Takie rzeczy, ale no problem z tymi wago jest taki, że musisz, no byłoby nasrany za przeproszeniem i nie chciałem tego. Wolałem coś takiego wsadzić i będzie fajnie. Dziękuję.